Witam was wszystkich serdecznie z tej strony Król Żółci. Według wywiadu Rosja dokonuje przygrupowania wojsk w obwodach kurskim i białogorodzkim, dokładnie wojsk na granicy z Ukrainą. Liczba żołnierzy ma wynosić 50 tysięcy ludzi. Tyle wojsk atakowało Charków 2 lata temu. Z tym, że wojska po drugiej stronie też liczyły mniej więcej tyle samo żołnierzy. Teraz, biorąc pod uwagę, że Ukraina wysyła już ostatnie rezerwy do Donbasu, obrona jest prawdopodobnie na tę chwilę szkieletowa. Jeśli zachodnie źródła biją już na alarm, to jest coś na rzeczy. Ukraina ogłosiła powstanie kolejnego korpusu wojskowego. Będzie on jednak stworzony z jednostek już istniejących. Korpusy w armii ukraińskiej wydają się pełnić głównie funkcję formacji pomocniczych, bo do walki regularnej, że tak powiem, mamy na Ukrainie po prostu zgrupowania strategiczne. I tak na przykład pierwsze 2 korpusy były stworzone z myślą o ofensywie ukraińskiej w obwodzie zaporoskim. I teraz cały obwód zaporoski, jak i południowa część donieckiego, znajdują się w jurysdykcji zgrupowania strategicznego Tawria. No ale jak wiemy, przeprowadzanie szturmu no to dużo cięższe zadanie, więc wysłanie formacji stworzonych do tego celu tylko ma sens. A żeby było łatwiej, to podzielili jeszcze ten front na 2 części. No logiczne. Tylko w takim razie po co teraz tworzyć 3. korpus? Ano, korpus może pełnić funkcję pomocniczą nie tylko w ataku. A tak się składa, że północno-wschodnia granica Ukrainy znajduje się w obrębie 3 zgrupowań strategicznych: Charków, Sumy i zgrupowania Północ. Akurat po jednym korpusie na zgrupowanie, a jest to o tyle lepsze od przesyłania jednostek bezpośrednio pod władzę na danym froncie, że potem można te korpusy przenieść w inne miejsce, a każdy z korpusów, na papierze przynajmniej, ma wszystko co potrzebne do samodzielnej walki, to znaczy artylerię, jednostki pancerne i piechotę. Więc przynajmniej w teorii byłby to dobry sposób na przygotowanie się na atak Rosjan z północy. Ogłoszono kolejną próbę zamachu na Zełenskiego. Tym razem jednak nie byli to Rosjanie, a po raz pierwszy ludzie z Ukrainy. Tak przynajmniej twierdzi SBU. W tej sprawie zatrzymano nawet 2 pułkowników. Jakich dokładnie, nie wiadomo. Zupełnym przypadkiem jednak 1. Brygada Specjalna została zreorganizowana z jednostki specjalnej na jednostkę obrony terytorialnej. Krótko mówiąc, z komandosów zostali milicją, ale z tego co pamiętam, dowódca tej jednostki był jednym z adiutantów Załużnego i jednym z większych krytyków władzy cywilnej. Szczerze mówiąc, nie wierzę specjalnie w sam zamach, ale jako pretekst do dalszego usuwania opozycji, no to jak najbardziej. Jeśli zaś chodzi o zmianę statusu, nazwanie jednostki jednostką specjalną czy jakimś innym fajnym epitetem nie uczyni z niej nie wiadomo czego. Natomiast może się bardzo przysłużyć samym żołnierzom, no bo jednostki specjalne się oszczędza. Plus do jednostek specjalnych trafia najlepszy sprzęt. A z obroną terytorialną jest dokładnie odwrotnie. Innymi słowy, ta degradacja może być formą kary, po prostu odbiorą im teraz cały sprzęt, a ich wyślą czyścić pola minowe. Swoją drogą jest to straszne marnotrawstwo jednostek, no bo nawet jak oni jacyś specjalni nie byli, to wciąż to była jednostka zawodowych żołnierzy, a tych akurat brakuje. Ambasadorzy Francji i Wielkiej Brytanii w Rosji zostali wezwani na dywanik. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji już wydało odnośnie tego spotkania oświadczenie. Francuskie jednostki na Ukrainie to fake news, a kraj ten nie zamierza wysyłać wojsk na Ukrainę. Anglicy nie wydali oświadczenia, ale zrobili tu za nich to Rosjanie. A mianowicie strona rosyjska poinformowała, że wszelkie ataki na rosyjską infrastrukturę za pomocą brytyjskiej broni spotka się z odpowiedzią.
Rosja zastrzega sobie prawo do atakowania obiektów wojskowych brytyjskich na Ukrainie i co ciekawe także poza nią. Oczywiście większość już mówi, że to groźba ataku na samą Wielką Brytanię. Ja muszę tylko przypomnieć, że kraj ten ma bazy wojskowe rozsiane po całym świecie, w tym i w miejscach, gdzie to Rosja ma więcej do powiedzenia. Więc ja bym te groźby rozumiał bardziej w ten sposób, przynajmniej na teraz. I stał się cud, bo brytyjskie media nagle spostrzegły, że Rosja przestała używać mostu krymskiego do celów wojskowych. Jeszcze przed chwilą mieliśmy narrację, że trzeba zniszczyć most krymski, bo w ten sposób się sparaliżuje rosyjskie siły. Nawet brytyjscy oficjele mówili, że po to wysyłają Ukraińcom rakiety. A tu proszę, przypadek? Nie sądzę. I na tym się kończy mocarstwowość tych dwóch krajów. Oprócz brytyjskich rakiet, Rosja wyraziła też swoją opinię o F-16. Każdy samolot F-16 wlatujący na teren Ukrainy będziemy traktować jak sprzęt zdolny do przenoszenia broni jądrowej. A to jest już wyraźna eskalacja ze strony Rosji. Na potwierdzenie tych słów mamy na Białorusi manewry z użyciem realnej broni jądrowej. Kreml wyraźnie zaostrza retorykę i to zaostrza już do tego stopnia, że nie pozostaje im teraz już nic innego, jak tylko próbować obalić obecny rząd w Kijowie. Teraz mamy dzień zwycięstwa, wybory prezydenckie za nami, no zarówno czynniki pogodowe, jak i polityczne sprzyjają eskalacji konfliktu. Francja to w ogóle ma rozdwojenie jaźni, bo właśnie skończyła się wizyta Xi Jinpinga we Francji. I Macron powiedział, że nie jest i nie chce być w stanie wojny z rosyjskim narodem. Na spotkaniu z Puchatkiem obok Macarona była też Ursula von der Leyen, tylko jak zwykle została odsunięta. Wystarczy odseparować Emanuela od kuratora i już jest normalnie inny człowiek. Pytanie tylko, kiedy mu się znowu teraz odwidzi. Ona też miała swoje expose, no tylko, że Chiny obrażające. Z takich ciekawostek dyplomatycznych to rzecznik Białego Domu oświadczył, że Stany Zjednoczone uznają Putina za prezydenta Federacji Rosyjskiej. No to już jest zmiana w dobrym kierunku. Mieliśmy już jego inaugurację, teraz czekamy na nowy rząd. W naszych mediach już są nagłówki, że rząd rosyjski poddał się do dymisji. Jakby to miało świadczyć o jakimś upadku nagłym tego państwa. Otóż Federacja Rosyjska jest, niespodzianka, republiką prezydencką. To znaczy, że rząd jest powoływany przez prezydenta. I wraz z nowym starym, w tym przypadku prezydentem, mamy nowy, zapewne również stary rząd, może z paroma zmianami. W każdym bądź razie to musiało się stać, a żeby nie przedłużać tego wszystkiego, no bo wiadomo jaki mamy teraz czas, no to rząd się rozwiązał zawczasu sam. Były właściciel Zełenskiego usłyszał nowe zarzuty, mianowicie zlecenie zabójstwa. I wbrew pozorom jest to dziwne, nie dlatego, że on takich rzeczy nie robił, bo robił to na pewno, tylko że zostanie za to osądzony. Osoba, na którą zlecono zamach, zresztą przeżyła i jest to jeden z prokuratorów. Co najciekawsze, nie wiemy, kto to zlecenie wykonał. I to jest najciekawsze, bo Kołomyjski miał do tego swój zaufany oddział, oficjalnie będący częścią policji. Chodzi o pułk Dnipro 2, który teraz jest częścią Gwardii Narodowej, konkretnie szturmowej brygady Liut, będący zbieraniną różnych ciekawych osobistości z tego, powiedzmy, wymiaru sprawiedliwości. Tomasz Schmidt wystąpił w rosyjskiej telewizji. Powiedział to, co w tej sytuacji powiedziałby każdy, nie ma co się nad tym rozwodzić. Za to powinno się rozwodzić nad naszą reakcją. I to zarówno na szczeblu formalnym, jak i medialnym. Bo cały czas mamy tą samą śpiewkę. Z jednej strony gadanie, która strona naszej sceny się teraz brata z ruskimi. A z drugiej strony gadanie o tym, że za 2 miesiące to wyskoczy przez okno i tego typu historie. Jeśli ktoś teraz przytacza kasus czeczki, to ja wam przytoczę inne. Bartosz Becker, założyciel Falangi, dowodził jednym z oddziałów walczących po stronie separatystów w Donbasie. Dzisiaj siedzi w IPN, a z takich międzynarodowych mamy chociażby Snowdena. Wiadomo, jak ktoś jest nikim, to i służby go mogą potem łatwo dopaść, bo i nikt takich nie chroni.
No ale Schmidtowi to jednak bliżej do takiego Snowdena właśnie niż Czeczki. A ostatecznie wyszło na to, że jeden z najważniejszych sędziów w Polsce, mający dostęp do praktycznie wszystkich niejawnych akt w naszym kraju, wyjechał sobie na Białoruś, a służby dowiadują się o tym z białoruskiej telewizji. Na pewno zrobił kopię tych akt, więc mu za to myślą, że spokojnie załatwią ochronę i jakieś stanowisko. O niego bym się w tej sytuacji akurat nie martwił. A żeby było zabawniej, to służby miały wiedzieć o jego związkach z obcym wywiadem od kilku miesięcy, więc tym bardziej powinny mieć go na oku. I to nie jest pierwszy przypadek, gdy nasze służby się ośmieszają. Rakiety do nas wlatują bez żadnych przeszkód, białoruskich helikopterów muszą leśniczo wypatrywać teraz to. Polskie granice, jak widać, nie istnieją. I można to przykryć jakimiś głupawymi tekstami. Ale to, że zamkniemy oczy, to nie znaczy, że problemu nie ma. Jak dla mnie, to powinny polecieć za to głowy. I to na najwyższych stanowiskach. Cholera wie, na kogo teraz mają kwity. Choć z drugiej strony, to znając życie przy takim poziomie zabezpieczeń, to te kwity ma pewnie pół świata. Więc w pewien sposób to się wyzeruje. Jak obie strony będą miały haka, to żadna nie będzie miała przewagi. Zawsze to jest jakiś sposób na przetrwanie. Wychodzą kolejne informacje odnośnie negocjacji Palestyny z Izraelem. Mianowicie ten deal, na który to przystał Hamas, był rozwiązaniem przedstawionym przez Amerykanów, na które to Netanyahu się zgodził w konsultacjach i które to Burns z Blinkenem forsowali przez ostatnie miesiące. Co najciekawsze, mówi o tym sama prasa izraelska, a to już coś znaczy. Nawet pejsaci już wskazują, że ten rząd, cytuję, nie negocjuje w dobrej wierze. Swoją drogą, te warunki, jak na coś, co proponują Amerykanie, są całkiem spoko. Mianowicie powrót do sytuacji sprzed wojny plus odszkodowanie dla Palestyńczyków. Wiadomo, że to nie to, czego oni by z kolei oczekiwali, no ale jak porównamy to sobie z warunkami stawianymi Rosji chociażby na Ukrainie, no to to jest kompletnie inna liga. Na te warunki Amerykanów można by tu od biedy poprzestać, choć biorąc pod uwagę, jak się zachowują teraz okupanci, to ja nadal myślę, że bez wojny to się jednak nie obędzie. Pytanie, czy to nie będzie wojna domowa, bo ten człowiek spalił mosty już wszędzie dosłownie, poza tymi wszystkimi osadnikami i bandą kretynów z USA, to już nawet wśród pejsatych nie ma za specjalnie przyjaciół. Bo dla nich to też ta wojna póki co przynosi same straty. A nawet jak to wygrają, to ten kawałek ziemi, jakim jest Strefa Gazy, to jest gunwo wart w porównaniu ze wszystkimi stratami, jakie już do tej pory ponieśli. Tak swoją drogą, to oni już zaatakowali też Rafę. Na południu miasta granicę przekroczyła jedna z dywizji, jednakże walki trwają już drugi dzień, a nadal o żadnych postępach nie słyszymy. Prawdopodobnie jest to bardziej tak zwany zwiad bojem, bo pozostałe siły póki co się nie ruszają. A żeby było jeszcze ciekawiej, to sam Pentagon już oficjalnie oświadczył wstrzymanie dostaw broni do Izraela. O tym, że nieoficjalnie broń nie napływa już od tygodnia, mówiłem w zeszłym filmie, więc tu nie ma drugiego jakiegoś dna. Wygląda na to, że lobby syjonistyczne po prostu przegrało i w samych Stanach. 9 mamy rocznicę kapitulacji III Rzeszy. W tym roku, ze względu na wiadomo co, Niemcy zakazały wywieszania sowieckiej flagi na bramie brandenburskiej. Wiadomo, która strona zdobyła Berlin. Natomiast i na to znalazł się sposób, bo brama brandenburska, tak jak i wiele innych obiektów tego typu, ma system projektorów, które wykorzystują na różne okazje do podświetlania budynku. W październiku zeszłego roku była to chociażby flaga Izraela. No ale jest to system sterowany komputerowo. A jak coś jest sterowane komputerowo, to można się do tego włamać. No i stało się, co prawda dzień wcześniej, ale zawsze, na bramie brandenburskiej ukazała się czerwoniutka radziecka flaga. Swoją drogą, smutne w tym wszystkim jest to, że przy tych wszystkich obchodach zapomina się, że tam kiedyś zawisła jeszcze jedna flaga, flaga biała-czerwona. Grupa senatorów republikańskich z USA wystosowała list do Trybunału Haskiego związany z postępowaniem odnośnie Izraela. Jeśli będziecie kontynuować, obetniemy wam wszystkie fundusze, a wy, wasi współpracownicy i wasze rodziny wylądujecie na liście sankcji USA. Normalnie jak mafia. Choć jak pokazuje przykład Rosjan, sankcje da się jednak przeżyć. Amerykanie sami ukręcili na siebie bata,
popierając wniosek o aresztowanie Putina. To dało wiatru w żagle kilku członkom tegoż sądu, a że większość świata i zapewne też i duża część Ameryki popiera usankcjonowanie Izraela, no to te groźby na nic się nie zdadzą, choć dobitnie to pokazuje, w jaki sposób myślą ci senatorowie. Swoją drogą nie jest to pierwsza taka groźba, chociażby w trakcie inwazji na Irak. Sąd również miał wąty wtedy. Przez parlament przeszła nawet autoryzacja inwazji na Hagę, po czym sąd ucichł. Choć to już nie są te czasy i nie ta Ameryka. Jeśli te filmy są dla was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są wasze. Dziękuję.